Powietrza firmy Daikin. Tutaj mamy instrukcję obsługi do niego. Na pierwszej stronie mamy funkcje, jakie pełni. Oczywiście nas interesuje najbardziej zatrzymywanie pyłu, w tym pyłu PM2,5 i PM10, czyli tych pyłów, o których tak dużo mówimy i które są tak bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka. To urządzenie jest tak skonstruowane, że w momencie, kiedy system wewnętrzny oceni, że ten najważniejszy filtr, czyli filtr, który zatrzymuje pyły, nie spełnia już swojej funkcji, następuje wtedy zablokowanie i urządzenie przestanie działać. To jest sygnalizowane po pierwsze tym, że przestaje działać, a po drugie świeci tam na dole taka czerwona lampka i to jest sygnał, że trzeba wymienić ten najważniejszy filtr, filtr harmonikowy. To jest jedyny filtr, który wymienia się w tym oczyszczaczu i jego się po prostu wyrzuca do śmieci. Producent przewidział dla tego urządzenia okres używalności takiego filtra. Tutaj pokażemy dokładnie, kiedy należy go wymieniać. Mamy tutaj taką informację, że częstotliwość wymiany filtra harmonikowego zmienia się w zależności od miejsca użytkowania i miejsca instalacji. Wskaźnik wymiany włącza się po upływie roku codziennego użytkowania w domu, gdzie wypala się 10 papierosów w ciągu jednego dnia. Jest tutaj taka uwaga, że częstotliwość wymiany filtra zmniejsza się, jeżeli urządzenie jest używane w miejscach o bardzo zanieczyszczonym powietrzu. Oczyszczacz pracował od stycznia, od 1 stycznia 2014 roku do wczoraj. Pracował od stycznia do kwietnia, potem miał przerwę letnią i potem od 1 października. Czyli pracował tak de facto 5 miesięcy, a nie rok. Teraz odłożymy instrukcję i dokonamy otwarcia oczyszczacza, ale zanim dojdziemy do filtra harmonikowego, to Heniek pokaże, jak wygląda, ja będę trzymać oczyszczacz, a Heniek pokaże, jak wygląda nowy filtr, ten, który tutaj jest. W taki sposób jest zapakowany. To jest strona niebieska, to jest taka biała. Tak wygląda nowy filtr do tego oczyszczacza. Teraz go położymy. Tak położymy. I będziemy zdejmować po kolei wszystkie elementy. Zdejmujemy pokrywę, odstawimy ją na bok. To nazywa się filtr wstępny, ten zielony. On służy do zatrzymywania takich większych zanieczyszczeń. Odstawimy go na bok, później go umyjemy. Tu jest cała seria filtrów fotokatalitycznych, filtr jonizator powietrza. Tu musimy uważać, bo tu są takie elektryczne urządzenia, które trzeba przypilnować. Natomiast tutaj jest ten filtr harmonikowy. Może Heniek pokaż, jak wyglądają oba. Tak wygląda nowy, tak wygląda ten, który pracował 5 miesięcy. Teraz wyjmiemy filtr harmonikowy. On jest, nie musimy tu szczególnej uwagi zwracać, dlatego że on jest do usunięcia, tak jak powiedziałem. Z tym ostrożniej. Tak wygląda wnętrze, które
Tak, teraz odstawimy oczyszczacz tutaj na bok, żeby nam nie przeszkadzał. Filtr na razie położymy tutaj. I będziemy po kolei myć te. To jest filtr wstępny. Na nim niewiele jest. Położymy to tutaj. To są filtry elektryczne. To są filtry elektryczne. To urządzenie, część tego oczyszczacza musi być jeszcze dokładnie umyta w detergentach. Teraz zaczekamy, aż zejdzie woda. Sadzę troszkę wyłu. Teraz przystąpimy do rzeczy najważniejszej, mianowicie do spłukania filtra harmonijkowego, tego, który zatrzymuje pyły. Proszę wstrzymać oddech, już widzimy, co na tym filtrze się znajduje. Można powiedzieć, to samo znajduje się w naszych płucach. Nie, białego kolora on nie odzyska. No nie, na pewno. Teraz go troszeczkę go spróbujemy wykręcić. O, Oliver, uważaj teraz. Jeszcze raz go spłuczemy, spróbujemy go doprowadzić do takiego koloru, jak tutaj filtr, który ma henię w rękach. No i teraz mamy filtr po płukaniu. Biała strona. Tak. Mhm. Niebieska strona. I niebieska. Tak. Słuchajcie. To, co przed chwilą zobaczyliście, to jest informacja dla Was o tym, czym oddychacie na co dzień, czym oddychają dzieci. Przede wszystkim. Takie mamy powietrze w Rybniku. Dziękuję bardzo.